listopadzie bieżącego roku Wojskowa Akademia Techniczna uczestniczyła w międzynarodowych targach innowacyjnych rozwiązań przemysłowych, zorganizowanych po raz pierwszy w Nadarzynie koło Warszawy w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi te objęte zostały patronatem przez naszą uczelnię. Podczas targów zaprezentowało się ponad 500 wystawców z całej Polski. Pokazano rozwiązania z zakresu konstrukcji maszyn, narzędzi, urządzeń i technologii dla gałęzi przemysłu, m.in. automatyki i robotyki. Opracowania dla przemysłu i rozwiązań wirtualnych, laserów przemysłowych, obróbki metalu i tworzyw sztucznych, spawalnictwa oraz wielu innych. W przestronnym pawilonie na powierzchni 500 metrów kwadratowych mieliśmy możliwość zaprezentowania szeregu innowacyjnych rozwiązań opracowanych w wydziałach elektroniki, nowych technologii chemii, mechanicznym, mechatroniki i lotnictwa oraz w Instytucie Optoelektroniki. Zaprezentowaliśmy m.in. dalmierz laserowy, system swój-obcy, lidar, mobilną instalację do odkażania nadtlenkiem wodoru, sejsmometr światłowodowy, lokalizator istot żywych ukrytych za ścianą, lądowe platformy bezzałogowe sterowane w oparciu o teleoperację, model samolotu OSA czy modułowy system broni strzeleckiej. Ważnym punktem targów była strefa badań i rozwoju. Zaprezentowany w niej został dorobek naukowy wielu polskich instytutów badawczych związanych z przemysłem i dorobek naukowy studentów polskich uczelni technicznych, w tym studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas targów powstała też strefa młodego inżyniera, ukazująca ogromny potencjał naukowo-badawczy oraz liczne osiągnięcia naszej uczelni. Zorganizowaliśmy w niej otwarte zajęcia laboratoryjne dla studentów WAT oraz obecnych na targach uczniów szkół technicznych. Warto podkreślić, że na targach tych wśród wielu wystawców stoisko WAT cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i licznie odwiedzających targi przedstawicieli przemysłu oraz innych wystawców. Pierwszego dnia targów podczas uroczystej gali w uznaniu osiągnięć naukowo-badawczych oraz rozwojowych i wdrożeniowych Wojskowa Akademia Techniczna otrzymała jedną z 24 nagród przyznawanych wystawcom w postaci statuetki Tytanowe Skrzydła. Wyróżnienie to odebrałem z rąk pani Beaty Mikulskiej, dyrektor Biura Rady Głównej Instytutów Badawczych.